Nidzica jest niewielkim miastem w województwie warmińsko-mazurskim. Ostatnio rozegrały się tam wydarzenia niczym z horroru. Niestety, zakończyły się one wielkim dramatem rodzinnym i tragedią, która wstrząsnęła całą Polską. Nidzica była w ostatnich dniach świadkiem wydarzeń, które trudno uznać za prawdopodobne. Koszmarne doniesienia sprawiły, że mieszkańcy nie potrafią uwierzyć w tę sytuację. Wszystko zakończyło się wielką tragedią, której powody są równie szokujące, co irytujące. Do makabrycznego zdarzenia doszło w wyniku kłótni pomiędzy członkami rodziny. Niestety okazała się ona wyjątkowo fatalna w skutkach i zakończyła się w najgorszy sposób dla obu stron. Jeden z zamieszanych mężczyzn nie przeżył koszmarnego wypadku. Co stało się w Nidzicy? Nidzica, rodzinny dramat. Do tragedii doszło w domu zamieszkałym przez dwie rodziny. Bracia bliźniacy Piotr i Paweł żyli wspólnie wraz z żonami i dziećmi w jednym mieszkaniu. Obaj mężczyźni wspólnie pracowali w pobliskim zakładzie meblarskim. Nie można jednak powiedzieć, że ich życie toczyło się w pełnej zgodzie i wzajemnym szacunku. Pomiędzy braćmi często dochodziło do kłótni, które potrafiły być wyjątkowo ostre. Niestety, ostatnia z nich zostanie na zawsze zapamiętana przez ich rodzinę i mieszkańców miasta. Była ona o tyle dziwna, że spowodowana była wyjątkowo nieistotnym aspektem życia codziennego i z pewnością można było rozwiązać ten problem w zupełnie inny sposób. Nidzica, mężczyzna nie przeżył kłótni. Okazuje się, że pretekstem do kłótni był brak zgody o władzę nad pilotem od telewizora. Mężczyźni nie mogli dojść do porozumienia w sprawie wspólnego oglądania, przez co doszło do awantury. W jej efekcie jeden z nich wyciągnął kabel od telewizora, na co drugi zareagował w bulwersujący sposób. Zdecydował się wyciągnąć nóż i ugodzić rodzonego brata w klatkę piersiową. Na miejscu szybko zjawiła się policja oraz pogotowie, ale było już za późno. Raniony mężczyzna zmarł na miejscu. Powody kłótni nie zostały oczywiście oficjalnie podane przez policję, która potwierdza jedynie, że doszło między nimi do sprzeczki. O awanturze o władzę nad telewizorem donieśli mediom zszokowani sąsiedzi. Zatrzymany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia: ze względu na dobro postępowania nie mogę ujawnić ich treści, mówi Super Ekspresowi Krzysztof Stodolny, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Morderca wciąż nie przyznaje się więc do winy, jednak możemy być pewni, że już wkrótce zostanie skazany na karę pozbawienia wolności.
W wyniku zarzutów grozi mu od 8 lat do dożywocia, jednak wobec tak błahego powodu z pewnością czeka go dłuższy pobyt w zakładzie karnym niż przewidywana najniższa kara. Sytuacja wciąż szokuje mieszkańców niewielkiego miasta, którzy twierdzą, że powód tej tragedii jest zupełnie absurdalny,